Siemaneczko moi drodzy i zapraszam was na kolejny odcineczek z Trollcrafta oczywiście. Chociaż nie wiem czy to oczywiste, ale jakoś mi tutaj ostatnio najlepiej się gra, pomimo to, że dziwnie tutaj się trochę porobiło. Zrobili pewne zmiany, niby wgrali plugin na anti-cheaty, ale tak naprawdę on tutaj nam w niczym nie pomaga, bo teraz nie można nawet szybko budować, bo jak teraz za szybko budujesz, to też się lagujesz, a na przykład jak szybko mieczem uderzasz, to wywala was do lobby za cheaty, nawet jeżeli ich nie macie. Dlatego też trzeba tutaj teraz powoli uderzać z miecza. No i zobaczymy jak to teraz będzie. Gramy tutaj dwóch na dwóch. No a w tym w ogóle wideo chciałem poruszyć jeden temat, a mianowicie zobaczyłem wczoraj, że nagle moje suby rosną. No i dzisiaj w ciągu jednego dnia urosło mi 200 subów, co kurczę, jak dla mnie jest to rzeczą niemożliwą. Nie wierzę, że ktoś na przykład interesuje się moim kanałem, kurczę, powiedzmy o tak sobie. No i ten, no i mi się wydaje, że jestem botowany, bo jakby to inaczej wytłumaczyć. Dobra, wezmę sobie tutaj parę bloków. Dawno właśnie te moje suby, ta moja ilość tych subów stała w miejscu, że tak powiem, a teraz raptownie wszystko rośnie. Także to też jest dziwne. Dobra, ja tutaj ruszam do bazy przeciwników. No i nie wiem, powiedzcie mi wasze zdanie na ten temat, co wy sądzicie na to, bądź... Co wy sądzicie o tym, że ja jestem botowany? Dobra, tutaj ziomek, nie musisz uciekać. Jeden wyszedł z gry, chciał za szybko mnie właśnie uderzać. Nie wiem czy wy to wiecie, ale tutaj teraz jak za szybko się uderza, jak właśnie wspominałem, będziecie wywalani z gry i on pewnie tak miał, że szybko chciał mnie uderzać. Dobra, nie ma tutaj co. Nie wiem czy mu rozwalać łóżko, czy mu dać jeszcze szansę. No, siema. Ja chciałem tylko w ogóle w tym wideo poruszyć ten temat, bo jak ja zacząłem na przykład z YouTube'em, no to kurczę, no nie zależało mi na tych subach i w ogóle, co nie? Chciałem po prostu bawić się, marnować mój czas podczas grania. Dobra, zamuruj sobie łóżko, ziomek. Zobaczymy, czy to zrobisz. Zamurujesz łóżko? Dobra, dam mu trochę czasu. Niech pójdzie sobie zamurować, a ja zrobię sobie jeszcze eku. Żeby nie kończyć tej arenki tak szybko. Nie wiem, wkurza mnie to bardzo. Nie wiem, właśnie jestem, powiedzmy... kropce, że tak powiem. Czy w ogóle ten... Czy w ogóle tutaj opłaca się kasować te suby, bo tak naprawdę mnie to trochę wkurza, bo jak widzicie oglądalność na moim kanale jest bardzo mała. I wiadomo, moim zdaniem jest to maksymalna ilość 200 osób. To zależnie też od gry jaką się robi. Ta ilość osób właśnie ogląda moje wideo, co nie? Lol. Pomożemy trochę przeciwnikowi. Chcesz soja? Masz soja. Ja mam potkę siły, także nie podchodź. A, kurczę, zapomniałem, że ten tego nie widzi. Pogramy sobie z przeciwnikiem. Pójdę sobie po jego złoto. Zobaczymy, czy on zdziała. Będę tak sobie grał i gadał, dopóki on nie pójdzie do mnie. Zobaczymy, czy on to w ogóle zrobi. O, o.
wiele właśnie osób mi zarzucało, że ja niby kupuję jakieś tam te suby, co naprawdę tego nie robię, bo po co miałbym marnować kasę na coś bezużytecznego, tak? Wolałbym zrobić na przykład jakiś giveaway, dać na przykład wam premkę, niż kupować sobie jakieś fejkowate suby. No, ziomek wyszedł. Trudno. To będzie takie właśnie krótkie wideo. Jeszcze trochę pójdę do lobby. Trochę sobie pogadamy. Nie wiem, na tym serwerze nie wiem, czy opłaca się grać. Piotrek dostał bana, jak już wcześniej wspominaliśmy. Niby za haki. Tak? Chociaż haków nie miał. Teraz zrobili plugin na antyhaki. Że nie możemy teraz nawalać tak szybko myszką, bo będziemy zostawani... wyrzucań do lobby. Teraz jak będziecie tu grać, walnijcie hita, poczekajcie, walnijcie hita, poczekajcie, bo inaczej będzie kiepsko. W ogóle co to niemożliwe grę, to już nie jest ten sam Minecraft. A na przykład jak jeżeli dadzą wam tutaj bana, niesłusznie oczywiście, to żądają od was SMS-a na unbana, co jest dla mnie nielogiczne. To jest takie wyłudzanie pieniędzy, tak? A wiecie, niektórzy tutaj grają też na punkty na Bedwarsa, ja oczywiście tutaj nie. Ale na przykład Piotrek, wiem, że on długo gra, nazbierał sobie tych punktów i na pewno chciałby je zatrzymać, aby dążyć na przykład do topki, co nie? I wiele osób właśnie takich jest, którzy właśnie grali tutaj sobie na punkty, no a dostają bana po to tylko, aby wykupić sobie unbana, co? Co jest w sumie bezsensowną rzeczą. I na przykład na takiej właśnie serwery nie polecam właśnie kupować żadnych VIP-ów i tych w ogóle rzeczy. Bo to jest bez sensu, marnowanie kasy. Na przykład jakbyście mieli kupić sobie, jeszcze raz mówię, premkę za 30 zł, to kupcie sobie lepiej serwer paruslotowy, gdzie możecie sobie ze znajomymi pograć w PvP bez żadnych haków. A no, jeżeli nawet używacie tych haków, to używajcie je fair między sobą, tak? Ze swoimi ziomkami, chociaż nie polecam, bo gra z hakami to jest bez sensu. A wracając do tego tematu mojego YouTube'a, jestem powiedzmy w kropce, jak to się mówi. Bo... no nie wiem, już ponad rok ten kanał prowadzę, bo muszę szczerze wam powiedzieć, podoba mi się to nawet nagrywanie w wolnych chwilach. Wrócić z pracy, jak się nie ma co robić, powiedzmy, zanim mam się nudzić, włączę sobie grę, pogram, ponagrywam, pogadam, chociaż samemu do siebie to jest głupie tak gadać, jak robię to w tym momencie. No ale cóż, taki jest właśnie, bądź taka jest rola let's playa, tak, youtubera. Chociaż youtubera, nie nazwę siebie youtuberem, ponieważ nie wiem, aż takich regularnych tych filmików nie mam. Chociaż muszę wam powiedzieć, paru z was pisze mi ciągle, kiedy będzie nowy odcinek. Tylko że co z waszej strony chciałbym, żeby się zmieniło, żebyście wy więcej komentowali, używali, nie wiem, więcej krytyki bądź nie wiem, własnych pomysłów, porad, co ja bym mógł tutaj zmienić, jakie na przykład gry chcielibyście widzieć na tym kanale. Nie tylko Minecraft, co miałoby się zmienić, bo w ten sposób mogę rozwinąć ten kanał, a nie na przykład dostawać puste suby, z których na przykład nic nie ma, tak? Bo po co mi nie wiadomo ilość tych subów, gdzie wyświetleń jest na przykład 60 czy 50, tak? Chociaż ja i to zrobię nawet dla 10 osób, które regularnie będą oglądały ten odcinek, bądź... moje odcinki, że tak powiem. No ale tak naprawdę nie podoba mi się to, że mój kanał jest subowany, ale botem, tak? Czyli te suby rosną puste. I jakbyście mieli jakąś poradę, co mam z tym robić, gdzie się z tym zgłosić? Albo po prostu sobie sam skasuję te suby i zostaniecie mi wy, powiedzmy wierni widzowie, tak? Którzy będą mnie oglądać niezależnie od subów. No i w sumie to by było na tyle. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co wy na to sądzicie, jaki jest was temat, jakie wasze zdanie, jaki jest was temat. Boże, ja już nie wiem właśnie, co tutaj gadać. Trochę się wkurzyłem tym, że te suby są puste, tak? Chyba skasuję, tak będzie najlepiej. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Czy skasować te suby wszystkie i wtedy pozwolić wam subować mnie jeszcze raz? Bo to chyba było najlepsze rozwiązanie. Tylko wiecie,
drugą w sumie opcją jest taka, że jeżeli zrobię to jeszcze raz, to mogę być po raz kolejny zbotowany i to by było ciągle w kółko to samo. Tracić suby i znowu je dostawać, to w sumie też by było bez sensu. Także nie wiem, muszę to przemyśleć, piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Dzięki za ten odcineczek. Do zobaczenia, hej!